Wspomóż rozwój kanału w serwisie Patronite. Na stronie lekturek.pl możesz pobrać ściągę gotową do wydruku i wycięcia lub zgrania na telefon. Autorem powieści jest węgierski pisarz Ferenc Molnár. W formie książkowej wydano ją po raz pierwszy w 1907 roku. Oryginalny węgierski tytuł utworu to Chłopcy z ulicy Pawła. Akcja utworu rozgrywa się w marcu 1889 roku w stolicy Węgier, Budapeszcie. Plac broni był niewielkim skrawkiem ziemi odgrodzonym od ulicy Pawła rozwalającym się płotem. Z dwóch innych stron otaczały go mury domów i kamienic. Od tyłu graniczył on z innym placem wydzierżawionym przez tartak na skład drewna. Znajdowały się tam ogromne sągi drewna ułożone w sześciany. Na tyłach był budynek tartaku. Od ulicy stała budka wartownicza, w której pracował Jano, który był Słowakiem. Plac broni stanowił największą atrakcję dla chłopców z okolicy, którzy spędzali tam każdą wolną chwilę. Był on dla nich niczym mała ojczyzna. Szczyty sągów drewna stanowiły dla nich fortece. Czuli się tam jak kowboje na Dzikim Zachodzie. Do ekipy z placu broni należeli m.in. Janosz Boka, Dezsö Gereb, Czele, Czonakosz, Weiss, Conley, Barabasz i Ernest Nemeczek, po węgiersku Erno Nemeczek. Był on najmłodszy z grupy, miał 11 lat. Chłopcy z placu broni mieli swój własny regulamin, hasło, chorągiew oraz barwy czerwono-zielone. W mieście była też inna grupa, wrogo nastawiona do chłopców z placu broni. Zwano ją Czerwone Koszule. W niektórych polskich tłumaczeniach nazywano ją Czerwonoskórymi, co jest błędem. W oryginalnym wydaniu Ferenc Molnár używał bowiem nazwy Czerwone Koszule. Wodzem tej grupy był Ferry Acz. Ich baza znajdowała się w ogrodzie botanicznym. Ponadto do Czerwonych Koszul należeli bracia pastorowie, Wendauer, Sebenicz i wielu innych chłopców. Uważali się oni za grupę silniejszą i postanowili zdobyć plac broni. W momencie rozpoczęcia powieści chłopcy byli w szkole i planowali spotkanie na placu broni, gdzie mieli wybrać swego wodza. Po lekcjach Czele i Gereb udali się na stragan, aby zakupić słodycze. Byli niezadowoleni, gdy okazało się, że cena chałwy wzrosła. Gereb namawiał Czelego, aby uderzył w stragan kapeluszem. W tym momencie pojawił się Janusz Boka, który odciągnął kolegów i wyjaśnił im, że takie zachowanie nie miałoby sensu. Uspokoił ich i razem udali się na plac broni. Po drodze spotkali Czonkosza i Nemeczka. Ten drugi opowiedział im, co zaszło poprzedniego dnia, gdy w ogrodzie w pobliżu muzeum grał z kolegami w kulki. Zjawili się tam dwaj bracia pastorowie z grupy Czerwonych Koszul i zabrali im kulki. Koledzy Nemeczka postanowili omówić całe zajście na spotkaniu z grupą, ale najpierw rozeszli się do domów. Jakiś czas później, na pół godziny przed umówionym spotkaniem, Nemeczek pojawił się na placu broni. Nikogo tam jeszcze nie było. Dostrzegł wtedy, że na szczycie jednej z sągwi stał Ferry Acz, przywódca Czerwonych Koszul, który próbował wyrwać czerwono-zieloną chorągiew. Widząc starszego i silniejszego wroga, Nemeczek uciekł i schował się. Jakiś czas później pojawiła się reszta ekipy i Nemeczek opowiedział im, co zaszło. Chłopcy zrobili naradę i uznali, że Czerwonym Koszulom trzeba wypowiedzieć wojnę. W tajnym głosowaniu wybrali też swego wodza i został nim Janosz Boka. 3 spośród 14 głosów otrzymał Gereb. Następnie Nemeczek wystąpił z prośbą o awans, gdyż jako jedyny był szeregowcem. Był więc najniższy rangą i musiał wykonywać rozkazy kolegów. Jego prośba spotkała się z odmową. Boka wyjaśnił mu, że jeszcze będzie miał okazję się wykazać i zasłużyć na awans. Podczas kolejnej narady, która odbyła się następnego dnia, Boka przedstawił swój plan. Powiedział, że muszą się udać do ogrodu botanicznego, czyli bazy przeciwnika, i zostawić tam kartkę z napisem „Tu byli chłopcy z placu broni”. W ten sposób chcieli pokazać wrogom, że się ich nie boją i kiedy tylko zechcą, wejdą na ich teren. Do akcji na ochotnika zgłosili się Nemeczek i Czonakosz. Bokę zdziwiło to, że Gereb nie pojawił się na naradzie. Cała trójka wieczorem zakradła się do bazy Czerwonych Koszul. Tam przypadkowo odkryli ich kryjówkę. Rozglądając się po jej wnętrzu, odkryli leżące na ziemi przedmioty, które kształtem przypominały indiańskie tomahawki. Czonakosz zaproponował, aby zabrać drewniane toporki jako łup wojenny. Janosz zabronił mu i oznajmił, że byłaby to zwykła kradzież. Następnie ukryli się w zaroślach i byli świadkami narady wrogiego obozu. Ku ich zaskoczeniu zobaczyli, że wśród wrogów znajdował się Gereb. Usłyszeli, jak zaproponował on, że pomoże Czerwonym Koszulom zdobyć plac broni.
zostawiając otwartą furtkę. Gereb był więc zdrajcą. Jeden z braci pastorów wyjaśnił, że chcą przejąć plac, gdyż nie mają gdzie grać w palanta. Gdy rozeszli się, Boka przypiął do drzewa kartkę i wraz z kolegami udał się w drogę powrotną. Tymczasem czerwoni powrócili i zauważyli kartkę, po czym natychmiast udali się w pościg. Uciekając, Nemeczek wpadł do stawu i strasznie zmarzł. Finalnie chłopcy z placu broni zdołali uciec przeciwnikom. Następnego dnia w szkole profesor Ratz wezwał na dywanik Richtera, Kolneja, Weissa i Nemeczka. Ktoś doniósł na nich, że są członkami Związku Kitowców. Zajmowali się oni wydłubywaniem i rzuciem kitu z okien. Pan Ratz nakazał im rozwiązać stowarzyszenie i za karę obniżył im ocenę zachowania o 1 stopień. Weissowi, jako że był założycielem związku, obniżono ocenę o 2 stopnie. Po wyjściu z pokoju nauczycielskiego odbyło się spotkanie Związku Kitowców. Nemeczek zauważył wtedy Gereba i postanowił go śledzić. Opuścił więc naradę, przez co koledzy uznali, że pewnie to on ich zdradził. I wpisali jego nazwisko do zeszytu kar. Gdy jakiś czas później Nemeczek zobaczył, że koledzy uznali go za zdrajcę i wpisali jego nazwisko małymi literami, poczuł się bardzo dotknięty. Tymczasem zajęty był śledzeniem Dejo Gereba. Tak dotarł do budki stróża Jano. Tam usłyszał, jak Gereb namawiał Słowaka do wyrzucenia chłopców z placu, na którym się bawili. Ernest szybko przekazał te informacje Boce. Wkrótce też dały mu się we znaki pierwsze objawy choroby po wcześniejszym przemarznięciu. 2 dni później w obozie czerwonych doszło do narady. Gereb oznajmił zebranym, że możliwe, iż uda im się zdobyć plac broni bez walki, gdyż przekupił strażnika, aby wygonił stamtąd wrogów. Ferry Arch rozzłościł się na te informacje i stanowczo oznajmił, że nie będą próbowali w tak nieuczciwy sposób zdobywać placu. Podstęp to nie ich metoda działania. Następnie wyznaczył termin bitwy o plac na następny dzień. Gdy w dalszej rozmowie Gereb oznajmił, iż chłopcy z placu broni to tchórze, zdarzyło się coś niezwykłego. W tym momencie z drzewa zszedł malutki Nemeczek i dumnie zaprzeczył zdrajcy. Czerwoni zostali ponownie skompromitowani, iż dali się podsłuchać przeciwnikom. Mimo to z podziwem patrzyli na odważnego chłopca. Po chwili zawahania bracia pastorowie chcieli wykręcić ręce Ernestowi, lecz stanowczo zabronił im tego Ferry. Wódz wyraził podziw dla odwagi chłopca i zaproponował mu wstąpienie do czerwonych koszul. Ten odmówił. Ferry szanował Nemeczka, lecz nie mógł pozwolić, aby ten uniknął kary. Kazał pastorom wziąć Ernesta i wykąpać go w stawie. Nemeczek odparł, że woli być ukarany, niż być zdrajcą jak Gereb. Bał się jednak, gdyż od paru dni był przeziębiony. Mimo to nic nie powiedział i ze spokojem poddał się karze, po czym mokry ruszył do domu. Swą postawą wzbudził podziw i Ferry zarządził prezentację broni na cześć odważnego Nemeczka. Czerwoni podnieśli włócznie i tym samym oddali mu hołd. Gdy Ernest zniknął w ciemnościach, Ferry zapytał braci pastorów, czy rzeczywiście okradli kiedyś Nemeczka. Ci przyznali się. Wódz zakazał im okradania dzieci. I za karę kazał im wejść i zanurzyć się w zimnej wodzie. Ci z pokorą wykonali karę. Następnego dnia Boka ogłosił mobilizację, gdyż zbliżało się starcie z czerwonymi koszulami. Nadal nie przekazał on informacji o zdradzie Gereba. Nemeczka zaś ogłosił swoim adiutantem. Podzielił kolegów na bataliony i objaśnił szczegółowy plan działania na wypadek ataku czerwonych koszul. Następnie czekali na rozwój sytuacji. Wtedy pojawił się Gereb i poprosił o wybaczenie zdrady. Janosz pozostał niewzruszony. Gdy Gereb zaczął płakać, Boka oznajmił mu, że wybacza, ale nie pozwolił mu ponownie wstąpić w ich szeregi. Gereb wrócił więc do domu. Po jakimś czasie na placu pojawił się jego ojciec i próbował dowiedzieć się, co zaszło. Gdy spytał, czy jego syn ich zdradził, Nemeczek, chcąc ochronić Gereba, zaprzeczył. Pan Gereb wrócił więc do domu usatysfakcjonowany. Tymczasem Ernest miał bardzo wysoką gorączkę i zaczynał majaczyć. Przestraszony tym Boka zaprowadził go do domu. Wielkimi krokami zbliżało się ostateczne starcie. Wydarzeniem tym żyła cała szkoła i wielu chłopców chciało wziąć udział w walce. Janosz Boka zabronił im i zdecydował, że mogą walczyć jedynie członkowie jego grupy. Pewnego razu jakaś dziewczyna przyniosła Janoszowi list,
w którym Dezsö dziękował za to, że nie wyjawili jego ojcu prawdy. Chwalił zachowanie Nemeczka i ponownie poprosił o łaskę. Chciał wziąć udział w bitwie po stronie chłopców z placu broni. Boka uwierzył w szczere intencje kolegi i zarządził głosowanie, w którym chłopcy zgodzili się na ponowne przyjęcie Dezsö. Jakiś czas później do Boki przybyli wysłańcy czerwonych koszul. Starszy z braci pastorów oficjalnie wypowiedział im wojnę w imieniu Feri Aczy. Następnie wszyscy ustalili reguły walki. Termin starcia ustalili na następny dzień, o godzinie 14:30. Ustalono też, że będą walczyć na bomby piaskowe, zapasy i szermierkę na włócznie. Posłowie przyjęli warunki bitwy i nieoczekiwanie spytali o Nemeczka, którego chcieli odwiedzić, ponieważ wykazał się ogromną odwagą. Boka podał im adres malca. Ci odwiedzili Ernesta i przekazali pozdrowienia od Feriego. Życzyli mu też szybkiego powrotu do zdrowia. Chłopiec z żalem wyznał, że z powodu choroby nie może wziąć udziału w bitwie. Następnego dnia doszło do bitwy o plac broni. Czerwone koszule podzieliły się na dwie grupy. Nieoczekiwanie jedna z nich została pokonana, a wrogowie zamknięci w szopie. Druga grupa, kierowana przez Feriego, przystąpiła do ataku. Nastąpiła zaciekła walka. Ku zaskoczeniu wszystkich walczących, na placu broni pojawił się mały Nemeczek, który rzucił się i powalił Aczę na ziemię, po czym sam zemdlał z wysiłku. W armię czerwonych wkradła się panika, przez co szybko zostali wyparci. Chłopcy z placu broni wygrali dzięki odwadze małego Nemeczka. W nagrodę został on awansowany. Chłopiec czuł się jednak fatalnie. Nagle pojawiła się tam jego matka, która była zapłakana, gdyż długo go szukała. Wzięła chłopca na ręce i zaniosła do domu, a cała armia szła za nią, uformowana w dwuszereg. W tajnym protokole zapisanym w Wielkiej Księdze Związku Kitowców członkowie wyrazili skruchę za to, że bezpodstawnie obrazili Ernesta Nemeczka i przywrócili honor jego nazwisku, zapisując je samymi wielkimi literami. W ciągu kilku następnych dni stan zdrowia Ernesta pogarszał się. Koledzy odwiedzali go w domu. Na pytania o czerwone koszule Boka odparł, że zmienili oni dowódcę i został nim starszy z braci pastorów. Po naradzie przyszedł do nich stróż z ogrodu botanicznego, który oznajmił, że dyrekcja nie będzie więcej znosić hałasujących na wyspie chłopców i rozkazał im opuścić to miejsce, po czym zamknął wyspę. Czerwone koszule zostały więc pozbawione swojej bazy. Jakiś czas później chory Nemeczek zmarł. Jego rodziców oraz kolegów okryła żałoba. Szczególnie przeżył to Boka, który w zamyśleniu udał się na plac broni. Tam dowiedział się od Słowaka, że następnego dnia rozpoczyna się budowa domu właśnie w tym miejscu. Tym samym chłopcy stracą swoją małą ojczyznę.